Cześć, witam. Siedzę sobie w cieniu na nowej huśtawce. Żar się z nieba leje, a ja jestem obżarta tymi pierogami z czereśniami, których mistrzynią jest moja teściowa. Ale że z czereśniami to bardzo dobrze, bo pasuje to do tematu tego filmiku. Albowiem, jak wszyscy wiemy, państwo Banks, do których jako niania, guwernantka przybyła Mary Poppins, mieszkali przy ulicy Czereśniowej 17. Dlatego wszystko z czereśniami się łączy. Ale zanim do Mary Poppins, czyli do książek o tejże właśnie niani, których jest 6, opowiem o jej autorce, ich autorce, czyli Pameli Travers. Trafiła bowiem do moich rąk taka właśnie jej biografia, napisana przez Valerie Lawson. To ona napisała Mary Poppins, życie P.L. Travers. P.L., czyli Pamela Travers, która nazywała się zupełnie inaczej, kiedy przyszła na świat w Australii jako córka pracownika banku i gospodyni domowej, bo wiadomo, że kobiety wtedy nie pracowały. I miała wtedy na imię Lyndon i wszyscy ją tak nazywali. I otóż to była dziewczynka, która uwielbiała marzyć, jej pasją było obserwowanie nieba. Wiedziała, że jest inna, no ale sytuacja materialna rodziców była taka, jaka była. Wkrótce umarł jej ojciec i jej rodzeństwem oraz matką zajęli się krewni. Ona trafiła na wychowanie do swojej ciotki, która umożliwiła jej. No i w Australii zadebiutowała jako aktorka. Wzbudziło to ogromną niechęć rodziny, no bo co to znaczyło wtedy być aktorką? Aktorka, czyli kobieta upadła. Zadebiutowała wprawdzie w repertuarze szekspirowskim. Oto ona jako Tytania w Śnie nocy letniej. Nie była aktorką talentowaną. Wszelako chciała się zrealizować w dziedzinie artystycznej. A jako, że jej ojciec pochodził z Irlandii, darzyła Australię minimalnym uczuciem, uważając, że prawdziwi artyści mieszkają tylko w Europie, a przede wszystkim w Irlandii i w Anglii. I do tej Europy wyruszyła statkiem w roku 1924. Kiedyby przybyła do Europy, Europa co? No, lizała jeszcze rany po I wojnie światowej. Pamela, jeszcze nie nazywała się wtedy Pamela, ale kiedy zaczęła swoje pierwsze artykuły w gazetach publikować o sztuce, kiedy zaczęła przyjaźnić się z Yeatsem czy Russellem, no to przyjęła pseudonim literacki Pamela Travers, to było imię jej ojca, którego przez całe życie opłakiwała. A więc Pamela Travers zaistniała na gruncie irlandzkim i angielskim. Podziwiam ją i z tej książki tak to wynika, że no, potrafiła się wtedy utrzymać właśnie z pisania tych artykułów, bo chciała zostać poetką. Bardzo wiele podróżowała. Podróżowała do Stanów Zjednoczonych, a nawet była w Rosji, na Syberii. I z tych podróży słała liczne notatki, reportaże, teksty. Ale to było za mało, żeby się utrzymać. I wtedy po raz pierwszy siadła do książki o Mary Poppins. Był to rok 1934 i wtedy ukazała się pierwsza część tej właśnie, chciałam powiedzieć, sagi, tego cyklu. Zachwyt, zachwyt i jeszcze raz zachwyt wzbudziła ta właśnie książka. Dzieci były nią zachwycone, dorośli byli nią zachwyceni oraz krytycy byli nią zachwyceni. Spłynęły pierwsze pieniądze, mogła sobie pozwolić na dzierżawę domu, ale ubodło ją to, że nazywano tę literaturę literaturą dziecięcą i ją wszyscy uważali za pisarkę dla dzieci. Bardzo tego nie lubiła, tego zaszufladkowania. I co? No i protestowała przeciwko temu na wszelkich spotkaniach i wykładach, no ale cóż mogła poradzić? Z biegiem czasu pisała te teksty o Mary Poppins i ostatnio ukazał się chyba w
1995 roku, a więc tak z 50 lat, pisała właśnie teksty o Mary Poppins. Sama Palmela uważała, że życie kobiety dzieli się na trzy części. Nimfa, matka i matrona. Jako nimfa czuła się spełniona, została znaną pisarką, no i co? Teraz nadszedł czas, żeby zostać matką. Wprawdzie miała wielu przyjaciół i partnerów, ale jakoś z nikim się nie związała na dłużej. Pragnęła mieć dziecko, dlatego adoptowała chłopczyka, który nazywał się Cornelius. Zaraz, żebym się nie pomyliła. O, przepraszam, właśnie, Camilius. Nazywał się Camilius i to był wybór dziwny, że właśnie tego chłopczyka adoptowała, to dziecko adoptowała, ponieważ on urodził się mając swojego brata bliźniaka Antoniego. Pewna rodzina, pewna matka urodziła, zresztą z tam literackiej rodziny, bliźniaków, właśnie Camiliusa i Antoniego. No i Mary Poppins. I Pamela nie mogła zdecydować się, którego z nich adoptować, bo dwóch nie chciała. Prosiła o pomoc swoje ulubione gwiazdy i one powiedziały, że ma adoptować Cameliusa. Antony został z rodziną. No i wychowywała Cameliusa. W czasie II wojny światowej przebywali w Stanach Zjednoczonych, gdzie chłopczyk się i tak dalej, i tak dalej. Była więc spełniona jako matka. No i przyszedł czas na to, żeby zostać matroną, czyli kobietą spełnioną i uznaną pisarką. A stało się to już, tym nie gwoździem do trumny, tylko wisienką na torcie, to był film Walta Disneya o Mary Poppins. Mary Poppins w reżyserii Walta Disneya i z twarzą Julie Andrews. To była Mary Poppins, słodka niania, która pomagała wszystkim, wszystkich rozumiała. A ci z Was, którzy znają ten cykl, wiedzą, że Mary Poppins nie była słodka. Mary Poppins miała swoje humory, potrafiła być brutalna, odpowiadała bardzo konkretnie dzieciom i co? No i jedyną jej wadą była próżność. Zawsze oglądała siebie w swoim płaszczu ze złotymi guzikami, kapelusiku i z parasolką, z papuzią główką. A więc Mary Poppins przyczyniła się do tego, że Pamela Travers stała się dobrem narodowym Wielkiej Brytanii. Chociaż nie była przyjemną kobietą, nie była sympatyczną kobietą, no nie wiem, kłóciła się o swoje, no jednym słowem miała swoje za uszami. O wszystkim tym możecie się dowiedzieć, czytając tę książkę. I co? Pamela Travers nie chciała biografii. Nie chciała, żeby po jej śmierci ktoś grzebał w jej przeszłości, w jej dokumentach, w jej listach, ale, jak mówi autorka, dlaczego więc tak skrupulatnie wszystko gromadziła? Dlaczego więc tak skrupulatnie wszystko podpisywała? Dlaczego więc znajdujemy na tych listach i dokumentach jej adnotacje? Czyli niby nie chciała biografii, a jednak do niej się przygotowywała. Autorka jest Nowozelandką i zainteresowała się właśnie Pamelą Travers, kiedy tam w pewnej bibliotece znalazła plik dokumentów. I książkę czyta się bardzo świetnie, bardzo dobrze, naprawdę polecam. I co? No i była to na pewno postać nietuzinkowa. Kiedy umarła w 1996 roku, sporządziła bardzo drobiazgowy testament. Kto i co otrzymał, polecam. A teraz przechodzę do dzieła, że tak powiem, Pameli Travers. Wszyscy czytaliście, a kto nie przeczytał, no to polecam. Bo właściwie moja lektura teraz ponowna Mary Poppins nic nie zmieniła. Lubiłam ją kiedyś, poznałam ją jeszcze jako Agnieszkę. A pierwsze tomy tłumaczyła Irena Tuwim. No i tutaj zaraz Wam pokażę cykl. Moje Mary Poppins miały okładki w takie chyba zielono-białe paski. Nie pamiętam już, komu podarowałam moją serię, a ta seria to.
Mary Poppins wraca, Mary Poppins otwiera drzwi, Mary Poppins w parku, Mary Poppins na ulicy Czereśniowej i Mary Poppins i numer 18. A więc 6 części. Te części, które tutaj mam przed sobą, wypożyczyłam z naszej biblioteki i mówię, moja taka była pasiasta seria i przed chwilą powiedziałam, że mój stosunek do Mary Poppins się nie zmienił. Lubiłam, lubię i pewnie będę lubić nadal ją i wszystkich mieszkańców ulicy Czereśniowej. A mieszkańcy ulicy Czereśniowej pod numerem 17 to pan Banks, który pracował w banku, pani Banks, która nie mogła sobie poradzić z rodziną, Janeczka i Michaś, bliźnięta, a na końcu Amelka, a więc 5 dzieci. No i co tu ja mam zaznaczone na temat Mary Poppins? Czy wy nie wiecie, rzekła z politowaniem, że każdy ma swój własny kraj czarów? Właśnie, bo Mary Poppins miała nie tylko parasolkę i nie tylko dywanikową torbę, która wydawała się pusta, a w której były miliony rzeczy, ale przede wszystkim umiała uruchomić magię. Magię, wyobraźnię. I w ten świat magii wprowadziła nie tylko Janeczkę i Michasia i wszystkie dzieci państwa Banksów, ale też nas, czytelników. I ja bardzo polubiłam ten świat magii wyczarowany przez Mary Poppins. Co jeszcze? Atutem książek tych właśnie są rysunki. Rysunki Mary Shepard, czyli córki ilustratora książek o Kubusiu Puchatku. A więc córka pana Sheparda, Mary Shepard, ilustrowała wszystkie książki o Mary Poppins. Rysunki są przepiękne, niepowtarzalne i jedyne. Nie wyobrażam sobie książek z tej serii z rysunkami innego ilustratora. I chociaż tam się kłóciły, żarły po drodze, ale zawsze do siebie wracały. A więc Mary Poppins i ten cały sześciopak, któremu poświęciłam ostatnio swoją uwagę, a także Pameli Travers, to był czas przyjemny. Przyjemny czas powrotu do dzieciństwa, do lektury, która kiedyś mnie fascynowała, a teraz również mi się podoba. No i poznałam biografię, na pewno nie tuzinkowej, chociaż we mnie nie wzbudziła sympatii, autorki właśnie cyklu o niezwykłej niani, czyli Mary Poppins. Nie oglądałam ani filmu Disneya, ani filmu z Emmą Thompson i tam coś o panu Banksie. Napiszcie, czy warto. Na razie opierałam się tylko na książkach, które nadal lubię. Zapraszam do dyskusji o Mary Poppins. Dziękuję. Do zobaczenia.